Tam w Chinach od 11 lat. Krótki klip z kolacji wczorajszej. Fajna restauracja, serwują kuchnię Suzhou i kuchnię z prowincji Yunnan, z południa Chin. Miły akcent, ale też i dobry higieniczny akcent. Myją sztućce i miseczki na miejscu we wrzątku, żeby zapewnić klientom, że jest najwyższa forma dbałości o higienę, szczególnie w okresie koronawirusa. No, zaczęło się lato, wściekłe upały powolutku drobnymi kroczkami do nas dochodzą, no i zaczął się sezon wyjściowy, coraz więcej kolacji, coraz więcej wyjść, spotkań handlowo-biznesowych, także będziecie na pewno widzieć więcej ciekawych klipów z dobrym jedzeniem, jak i również krótką narracją. Jak wiele razy mówiłem, spotkania na kolacjach są ważną częścią. Tutaj macie zdjęcie ryby. Głowa z ryby jest popularną częścią kolacji w Chinach. Chińczycy bardzo lubią to w wersji kwaśnej, w wersji słodkiej lub w wersji bardzo ostrej. Ta kuchnia jest jak gdyby fuzją trochę z Suzhou jedzenia, troszeczkę jedzenia z Yunnanu, miks ostrego i miks słodkiego jedzenia. Duży wybór tradycyjnie warzyw. Trudno rozmawiać o handlu z Chińczykami bez siedzenia przy stole, bez robienia takiej dłuższej nasiadówki, gdyż pozwala im to osiągnąć ten taki komfort psychiczny, kiedy siedzą, jedzą, czują się chyba troszeczkę szczęśliwszy, rozmawiając o pieniądzach i o handlu, dlatego no, nieodzowną częścią biznesu są tego typu kolacje. Ja staram się uważać na tego typu kolacje, skupiam się głównie na warzywach, na zieleninie, no bo wieczór późno to już trudno na noc najadać się, objadać się. Tyle, że właśnie czy to klienci, czy to dostawcy bardzo często zamawiają bardzo syte potrawy, co potrafi naprawdę wyprowadzić z równowagi system trawienny. Uważam jak mogę, tym bardziej, że no kurczę, trzeba dbać o dietę. Mój ulubiony drink Pocari Sweat. Pocari Sweat to jest na licencji japońskiej bardzo fajny napój. To jest chyba napój izotoniczny, tak się po polsku chyba nazywa. Oparty jest on na soli, cukrze i nie wiem jak się nazywa po polsku ten owoc lici. Lici, prawdopodobnie lici. Wszak no, uwielbiam go, bo jest bardzo dobry w smaku i no, gasi pragnienie. To jest bardzo klimatyczna. Z tego co widzicie, to jest taki jak gdyby lekki miks trochę azjatyckiego. Ładne te akcenty z tymi lampionami w klatkach. Fotele i takie mikroloże powodują, że człowiek się czuje komfortowo. Tak prawdę mówiąc, poza tym dystans między stolikami jest dosyć przyjemny. Świeże kwiatki na stole dają dużo, dodają dużo atrakcyjności. Jak widzicie, wciąż jest pusto. Za chwileczkę obejmę kamerą w głąb. Nie ma dużo ludzi. No i oczywiście wszędobylskie, to zielone, ta szafka, to są wypożyczalnie do ładowarek, do telefonów. Nie ma dużo ludzi, ale serwis jest tip-top, czysto. Wszyscy mają maseczki. Także no, myślę, że wirus dużo pomógł, jeśli chodzi o poprawienie warunków sanepidu w Chinach, co jest budujące, gdyż no, dotychczas można było wiele, wiele, wiele sobie życzyć do poprawy. Teraz powiem, że jest więcej niż dobrze. A co z jedli na kolację? Moje ulubione warzywa, no to oczywiście bakłażan z wszelkiego rodzaju zielonymi groszkami. Bakłażan jest na słodkim sosie sojowym i na słodkim occie. Słodki ocet to jest też ciekawa rzecz. Jak nie macie słodkiego octu, to użyjcie ocet balsamiczny i wzmocnijcie go miodem. I oczywiście jeden z moich ulubionych warzyw to są liście i łodygi pomidora, kącin cai. To znaczy, czasami oni serwują pomidory, a czasami serwują jakieś alternatywne warzywo, które również jest bardzo głęboko zielone i o grubych łodygach i dużej zawartości błonnika. Ten jest robiony na przemian z czosnkiem, imbirem, wysmażany na oleju rzepakowym. Osobiście zwykle, jak zamawiam w restauracjach, to proszę ich, żeby nie dodawali ani soli do moich potraw, ani MSG. Wciąż w niektórych miejscach dodają MSG w postaci wywaru rosołowego, który jest bardzo mocny w zawartości MSG i powoduje, że później z nieprzyjemnym uczuciem pić się chce. Bakłażan, bakłażan fioletowy, bakłażan japoński czy bakłażan
długoowocowy. Bardzo go lubię. Jest robiony bardzo fajnie, bo go namaczają wcześniej. Trzeba go namoczyć, bo on jest kwaśny, ostry. Jest nieprzyjemny w smaku bez namoczenia, więc trzeba go pokroić w paseczki, a następnie namoczyć go, żeby nasiąknął wodą, żeby pozbył się goryczki, bo goryczka jest głównie w ziarnach bakłażana, które trudno bardzo usunąć, bo są bardzo ukryte w mięsistej zawartości. No i długi groszek strączkowy, to nie jest taki jak polski strączkowy, ale jest o wiele, wiele, wiele dłuższy. A tutaj widzicie dosyć ciekawa rzecz. Tu jest wędzone mięso z kawałkami kłączy, czosnku oraz całymi ząbkami czosnku. Ciekawostką też tutaj są kłącza paprotki. Nie wiem, jak to się nazywa po polsku. To fioletowe, to co widzicie. To bardzo przypomina taką paproć leśną, te kłącza. Nierozwinięte kłącza, takie zawinięte w ruloniki. Prawda, nie widziałem nigdzie tego na świecie poza Chinami, stosowanie właśnie tych kłączy paprotki, tej takiej paprotki, takiej, którą widujecie często czy u siebie w domu, na kwietniku, czy w lesie. Właśnie to kłącze jest koloru takiego niebieskiego, jak to rośnie na kwiecie, na roślinie, następnie zamienia się w kolor taki fioletowy podczas gotowania. No jeszcze raz wracamy do moich ulubionych warzyw. Warzywa są nieodłączną częścią diety w Chinach, to jest bardzo ważne. Muszę przyznać, że pomiędzy tym dietą w Chinach, którą jadam, a warzywami, a również bardzo zieloną dietą w Kalifornii i bardzo taką progresywną, wegetariańską, ja myślę wciąż, że Chińczycy biją na głowę Zachód, jeśli chodzi o spożywanie warzyw. Ciekawostką w tym daniu, gdzie są wędzone, tu jest wędzona szynka, wędzony boczek i kawałki wędzonego golonki. Jest bardzo fantastyczny smak, bo wzmacnia w gruncie rzeczy płaski smak bezwymiarowy warzyw zapachem wędzonego i smakiem wędzonego mięsa. Podgrzewane i smażone to jest na własnym tłuszczu, czyli no, jakaś tam pochodna czy tam fuzja tłuszczu smalcowego, co daje całkiem inny smak. Większość potraw jest wysmażana, czy robiona w Chinach, czy na tłuszczach orzechowych, czy na tłuszczach rzepakowych. Natomiast na smalcach bardzo się rzadko widuje, poza pieczeniem placków porannych, śniadaniowych, no i oczywiście kuchnią południową i bardzo mongolską północną. Także to jest ciekawa zmiana, jeśli chodzi o wypróbowanie smaków i wypróbowanie innej palety smakowej. Dodatkowo do tych kłącz paprotki dodane są kłącza takiego jak gdyby grzyba, grzybnik, który rośnie na drzewach w bardzo wąskich nóżkach, odnóżkach. To białe kawałeczki, które tutaj widzicie w głębi na talerzu, to właśnie są te grzybki. Praktycznie są bez smaku, ale to jest w gruncie rzeczy wypełniacz. O, tutaj jeszcze raz zbliżenie kłącza tego z paprotki. Bardzo interesujące, bardzo ciekawe. Smak jest kwaśnawo-słodkawy. Właśnie nie wiem, czy to jest surowe, czy to już jest wcześniej jakoś peklowane, czy w occie zalewane słodkim. Gama smakowa bardzo dobra, gdyż bardzo lekkie warzywa w gruncie rzeczy balansują troszeczkę mocniejszy smak wędzonego mięsa, co powoduje, że danie nie jest ciężkie. Wyobrażam sobie, że jakbym usiadł do wędzonego boczku, takiego, który sobie robię sam i próbował zjeść, no to na pewno bym był o wiele bardziej objedzony i smak byłby prawdopodobnie wypełniony smakiem wędzonki. Wszechobecny ryż wszędzie. Ciekawą sprawą jest, że coraz więcej restauracji, pytam się, czy używają wody filtrowanej do ryżu. Dużo restauracji już zaczęło używać wody filtrowaną do ryżu. No, ryż na wodzie niefiltrowanej nie idzie jeść. Śmierdzi krochmalem i chlorem. Ma taki zapach jakby lizolowato-chlorowaty. Lokalsi nie widzą tego, patrzą na mnie jak na pół wariata, jak proszę o zamówienie ryżu czy zrobienie ekstra ryżu na wodzie. I oni tak podchodzą do mnie troszeczkę z rezerwą na to, ale jeśli chodzi o doznania smakowe, tym bardziej, że się pali, że się płaci, to ja w mojej opinii uważam, że ryż powinien być robiony poprawnie na wodzie filtrowanej. Ostatnie danie, płatki boczku chińskiego duszone, pieczonego, następnie duszonego na jak gdyby, i to wszystko jest na suszonych grzybach i suszonych warzywach, także to jest duszone w takim specjalnym glinianym garczku i te warzywa pod spodem, to pod spodem są te warzywka suszone, za chwileczkę to rozdłubię,
nasączają zarówno wieprzowinę, jak i wieprzowina nasącza warzywa tym własnym sokiem, własnym demi-glace, własnymi smakami. Właśnie to zielone w środku, takie ciemne, to są właśnie te suszone warzywa i suszone grzyby. Jak widzicie, rozsypuje się na pałeczkach ten boczek, jest cudowny. Przyznam, że to jest jedna z moich najbardziej ulubionych potraw. Trzeba tylko ostrożnie z tymi warzywkami, bo one siąkną dużo tłuszczu, ale prezentują taką dosyć ciekawą gamę smakową, bo to są różnego rodzaju suszone warzywa, grzyby, jak i również ziarna z warzyw. Także potrawa jest bezcenna. Ja uważam za, to jest chyba najdroższa potrawa na tym stole, kosztuje około 6 dolarów, ale uważam, że jest warta ceny, jeśli chodzi o walory smakowe, jak i również doznania. Też ciekawą jest właśnie tutaj taka fuzja, no bo w gruncie rzeczy ta wołowina jest, wieprzowina, przepraszam, jest słodko, lekko na słodko, natomiast ta poduszka z warzyw pod spodem suszonych jest raczej na słono, lekko słonawo, także te dwa smaki między sobą przewijają się, powodując, że no, doznania smakowe są fantastyczne. Właściwie tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was mocno. Mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 11 lat. Dziękuję.